PGA 2013 odbyło się 18 października, zakończyło się w niedzielę, 21. Dzisiaj zdam Wam relację, jak było na dniu VIP Day, opowiem Wam, jak wyglądały stoiska i wszystko. Pokażę Wam na zdjęciach, jak to wyglądało. No to myślę, że będziemy zaczynać i pojawia się nam pierwsze stoisko. Dobra, co my tu mamy? Twórcom tego stoiska nie chodziło głównie o gry komputerowe, tylko bardziej pochwalili się swoim sprzętem, co oni posiadają, jakie klawiatury, myszki i słuchawki. Wszystko można było przymierzyć, zobaczyć, jak wygląda, z jakiego jest tworzywa. No i myślę, że to jest duży plus, jak dla tego stoiska. Dobra, przechodzimy do następnego stoiska. Tu mamy stoisko Razera. Oni zrobili takie właśnie kółko graniaste, że mogę powiedzieć. Po prostu gracze mogli sobie pograć, ich produkty zacząć na plakatach oraz mogli naprawdę ich przetestować klawiatury, jak działają myszki oraz słuchawki. Następne stoisko mamy to Asus. Asus naprawdę musiałby się pojawić w tym zestawieniu stoisk, ponieważ stworzył naprawdę coś fajne zestawy po prostu tych komputerków. I szczególną uwagę przykuł jeden z taką najnowszą i siódemeczką do tego Radeonka Matrixa, który wyszedł gdzieś tak tydzień temu. No naprawdę super zestawik, zaraz go zobaczycie. O właśnie, to jest właśnie ten zestawik i Asus naprawdę piękne stoisko. O, a tutaj mamy takie anonimowe stoisko. Anonimowe dlatego, ponieważ nie wiem gdzie, przy jakiej firmie był ten komputer. No ale zasługuje, ponieważ świetna gra na nim chodziła na dwóch GTX-ach 770 i się w ogóle bez żadnych przycinek na dużej rozdzielczości. A tu Intel już, co mogę o Intelu powiedzieć? No sami wiecie, on tylko puchar postawił, powiedział, że jesteśmy najlepsi, a to co o nas wiecie, to możecie jeszcze sprawdzić w naszych komputerach, które są na całych targach. O, a tutaj mam jeszcze komputerki takie NVIDIA, co można było sobie pograć. Tam oczywiście multiplayer gierki. I przechodzimy do następnego stoiska. Tak, jest to stoisko Cooler Master. I to stoisko też naprawdę musiało się tu znaleźć, ponieważ z twórcami można było świetnie pogadać, można było wszystkiego dotknąć. I no wiecie, tak sprawdzić. W ogóle twórca podchodzi do ciebie, wszystko rozmawia, naprawdę super. Tu mamy właśnie taki powrót do starych, dobrych czasów. No, można było sobie pograć na tych Pegasusach, wszystko, stare PlayStation, co tam, kaseciaki, wszystko, w ogóle masakra, super, mi się podobało. A tu można było całkiem się poczuć jak dziecko, w ogóle zobaczcie te nocniki, usiąść można było. No zobacz, no, jak normalnie w pokoju, jak byłem niemowlakiem. Okej, okay. A tu mamy teraz filmik, który pokazuje jak się można było bawić świetnie zakładając okulary, które robiły, że kontrolerami takimi jak na przykład od Xboxa są lub PlayStation chodziło się po wirtualnym świecie, a okulary robiły, że naprawdę na przykład spoglądasz w prawo, to cały świat się też w prawo spogląda. Tak naprawdę taka interakcja była z człowiekiem, że o, tylko jest jeden problem tych okularów, że no wiecie, piksele widać i to jest taki malutki problemik jeszcze tego, ale w przyszłości mają tam wsadzić, nawet mówili, matrycę 4K. To naprawdę już będzie naprawdę ogromne wrażenie, więc zobaczymy jak to. No 4000 pikseli to naprawdę będzie już coś. Okej. I teraz przejdziemy do następnego stoiska, a będzie to stoisko nowej wytwórni, która powstała i znajduje się jej siedziba w Poznaniu. No to najpierw puszczę Wam filmik, jak to wyglądał zwiastun, a potem coś jeszcze dopowiem.
Przed chwilą zobaczyliście premierowy zwiastun studia Dark Stork. No, powiem, że na mnie zrobił ogromne wrażenie. Na nagraniu aż tak tego nie widać, ponieważ wiecie, jak to aparat nagrywa zawsze telewizor. No ale naprawdę robiło to wszystko wrażenie. Efekty dźwiękowe tu myślę, że główną rolę też grały. Ale i tak wszystko na plus jest dla nich, ponieważ każdy, kto był uczestnikiem tego jakby co wydarzenia, dostał taki mały upominek. Oczywiście tam się znalazł długopis, pendrive, podkładka. No tak, takie właśnie spoko rzeczy, żeby zawsze pamiętać, że na przykład jak spojrzysz, o, tą grę wyprodukowało tym studiom, co mam parę rzeczy w pokoju. Jakaś smyczka też tam była, no tak zawsze spoko. A tu jest pokazany jeszcze Jan Kaczmarek, że on muzykę do, w ogóle będzie im do gier podkładał, coś w tym stylu. A właśnie tu są pokazane te paczki jeszcze. Tam leżą w lewym rogu, na dole, o którym wam wspominałem. No i myślę, że to na tyle z targów z PGA. Ja na pewno za rok wrócę, bo mi się strasznie spodobało. No i co tu jeszcze wam powiedzieć? Aha, mam dla was taką zagadkę i to jest już na sam koniec. Jak myślicie, co mówią te... co mówią, myślą te panie siedzące o tutaj? No i dobra. Ja się z wami żegnam. Cześć, trzymajcie się.